Cześć Romku. Witamy Państwa, Roman Góral, Międzynarodowy Ruch Społeczny Alatra. Mhm. Tak, zgadza się. Romku, powiedz mi, ty jesteś z pochodzenia Ukraińcem. Długo w Polsce? To już jest 7 rok. 7 lat, no to długo. Okej, zostajesz dłużej? Tak. Właśnie mam pochodzenie, czyli krew polską też. W końcu Góral. Góral, no. Więc jeszcze jak przyjechałem, to byłem po prostu tak bardzo ciekaw, jak tu się mieszka, jak żyją ludzie i tak dalej. I też mieszkałem w różnych częściach Ukrainy i też gdyby słuchałem tego języka, więc bardzo mnie interesowało, jak to jest. I bardzo szybko nauczyłem się języka polskiego. A zwłaszcza już tam po pół roku to już rozmawiałem ze swoimi krewnymi tutaj w Warszawie, w Polsce. To oni tak się dziwili, skąd tak szybko nauczyłem się języka polskiego. Chyba się uczyłeś tam w Ukrainie od siebie, nie? No ale po prostu jak o sobie powiedzieć, to już wiedziałem, bo studiowałem, a jak już tam nie jakiś inny temat, to już nie za bardzo. No ale nie jest to twój jedyny język polski, no bo ukraiński, rosyjski, angielski i polski. Tak. I polski. To bardzo się przydaje w działalności w ruchu Alatra, bo to jest ruch, jak już powiedziałem, międzynarodowy. Dokładnie. I teraz powiedz mi, czym się ruch zajmuje, jak funkcjonuje, bo wiem, że jesteś jednym z motorów tego ruchu tutaj w Polsce. No tak się stało i bardzo się cieszę, że mogę właśnie gdyby posłużyć takim motorem ludziom, że właśnie mówić właśnie o tym, że coś takiego jest, zapraszać ludzi do aktywności, do udziału i rzeczywiście ten ruch jest taki międzynarodowy na skalę światową, bo ludzie się dołączają naprawdę wszędzie i tam z Indii, z Stanów, na przykład też w Afryce też zaczęło się i właśnie coraz z każdym latem, z każdym rokiem, przepraszam, ten ruch się coraz bardziej intensyfikuje, dlatego że ludzie się interesują tym, co właśnie mogą zmienić na lepsze, bo już wszyscy widzą, że tak naprawdę to, w jaki sposób żyjemy dzisiaj, już tak dalej trwać nie może, bo to daje jakieś dziwne takie zboje, lagi, jak to w komputerach, tak, że takie błędy, że no po prostu coś się dzieje no, nieprawidłowo, takie, że chcemy żyć jako prawdziwi ludzie, patrzeć sobie nawzajem w oczy, stać równo, jakby z prostymi plecami i nie bać się. I to jest możliwe. I jak gdyby, jeśli zdążyliśmy zbudować takie czasy, jak, w których żyjemy teraz, to możemy zbudować lepsze. Czyli to jest zależy od nas samych. Tylko, że musimy zjednoczyć się, przystąpić, w sensie przejść, opanować to, co nas dzieli. W sensie od tego się, można tak powiedzieć, pozbyć, albo nauczyć się nad tym panować i nauczyć się właśnie się jednoczyć. Temu też trzeba się uczyć. Temu też gdyby wspomaga działalność w projektach, w tych też socjalnych i tak dalej. To bardzo, bardzo pomaga. Oczywiście też jest strona rozwoju duchowa, ale ja osobiście i też mnóstwo moich przyjaciół uważa, że rozwój duchowy to jest sprawa taka osobista, tak? Czyli nikt nikomu nic nie narzuca. Ale zawsze to jest przyjemnie, kiedy człowiek się rozwija duchowo, znajduje coś swojego i zawsze to jest bardzo przyjemnie, kiedy człowiek rzeczywiście znajduje i rozwija się, to zawsze z takim człowiekiem zawsze jest przyjemnie spędzać czas, rozmawiać, to widać, że ta mądrość u niego tkwi ze środka, ale nikomu nikt nigdy nie narzuca i to jest taka postawa jakby prawa wolności wyboru. I właśnie to jest naprawdę piękne, kiedy człowiek według swojego własnego wyboru coś robi dla ludzi, bo nikt mu za to, on nigdy nie prosi pieniędzy, robi to od serca, a to jest zawsze najlepsza praca. Ja na przykład teraz zajmuję się tłumaczeniami i zauważyłem, że kiedy człowiek coś robi sam, nawet na początku on nie jest profesjonalistą. U nas w ruchu naprawdę nie ma, już są, ale na początku nie było w ogóle profesjonalistów. Czyli każdy coś bierze, robi i tak dalej. Na przykład w Kijowie mamy mocno rozwinięty ruch taki kinematograficzny, tak? W sensie, że mamy swój kanon mocno rozwinięty i tak dalej. I nawet już pojawiło się kilka takich krótkometrażowych filmów, krótkich. I że na przykład przychodzą dziennikarze na przykład z telekanałów albo jeszcze skądś, to mówią, że, no, że widzą, że na bardzo wysokim to jest poziomie, a to dopiero po prostu prości ludzie, którzy po prostu zdecydowali się, wzięli i zaczęli coś robić, tak? I to, o czym mówisz, nazywa się wigor, prawda? Entuzjazm i też młodość, bo ja zauważyłem, że to jest ruch, który przyciąga bardzo wielu młodych ludzi przede wszystkim. I to też jest najpiękniejsze i mnie się podoba, że to nie jest tylko w jednym miejscu, ale praktycznie na całym globie. Właśnie tak jak mówiłeś, Hindusi,
Chińczycy, Amerykanie, w Australii ktoś, bardzo dużo Słowian, powiedzmy wprost, Rosjan, Ukraińców, Polaków. Mhm. My Słowianie, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie jesteśmy wszędzie w Europie, a też na całym świecie. Dokładnie. I to jest piękny motor tego działania. Ja odczuwam, że to jest taki też słowiańska inicjatywa, bo ona wyszła, prawda, z Ukrainy. Tak? Tak. W sensie takie, można powiedzieć, centrum koordynacyjne, on znajduje się w Kijowie, tylko to nie jest taka, można powiedzieć, hierarchia sztywna, tak, jakaś tam ktoś wyżej, ktoś niżej, tylko to jest centrum, które pomaga znaleźć ludzi, tak, czyli zawsze ktoś, kto na przykład dostał informację o ruchu, może znaleźć kontakt i powiedzieć, hej, ja tu jestem, chcę coś robić, czy są tu ktoś, jakieś, jacyś ludzie obok koło mnie, z kim mogę skontaktować, z kim mogę jak gdyby zjednoczyć się, współdziałać i jak gdyby tą informację centrum posiada po prostu i może podpowiedzieć i później można zapytać się, jak zrobić to, to i to, mogą też podpowiedzieć i to jest główny cel istnienia tego centrum koordynacyjnego, że on po prostu może jak gdyby wspomagać tej komunikacji i pomóc właśnie temu zjednoczeniu, bo trudno właśnie bez komunikacji, takie właśnie jak na przykład niedawno mieliśmy konferencję w 2019 roku, w zeszłym, i zgromadziliśmy się w online i omawialiśmy dużo różnych pytań, to właśnie, oczywiście, owszem, z boku patrząc może to wyglądać niby po prostu rozmowę, ale nie warto niedoceniać te komunikacje, te rozmowy, bo tak naprawdę od rozmów wszystko się zaczyna. Jeśli nie rozmawiasz ze swoim sąsiadem, to skąd wiesz, co on ma w głowie, tak? I też on nie wie, co ty masz w głowie, ale jeśli rozmawiasz, jeśli kontaktujesz, jeśli się przyjaźnisz, to zawsze możesz liczyć na jego pomoc, a on na twoją. I wtedy już czujesz się bezpiecznie, dużo bezpiecznie, bo już nie jesteś sam. I to jest główna meta w ogóle tych spotkań, tych też konferencji, bo kiedy ludzie rozmawiają, wtedy są silniejsi, wtedy są w stanie zrobić dużo, dużo więcej. I to jest główna meta tego naszego zjednoczenia, bo kiedy zjednoczymy się całym światem, to nawet nie wyobrażamy sobie, na co jesteśmy zdolni. Tak, Roman. Bardzo mi się podoba, jak możesz być śmiało ambasadorem Alatry i taka jest tutaj dzisiaj twoja rola na tym spotkaniu. Będziesz opowiadał o ruchu, my to zarejestrujemy. Właśnie my tak weszliśmy w kontakt, prawda? Ja się odezwałem w sieci, wy się odezwaliście do mnie. Nagraliśmy już z Anastazją, z Nastią. Porozmawialiśmy, ten materiał pójdzie. Już jak ta nasza rozmowa będzie publikowana, to on już będzie w sieci. Dzisiaj też taki moment. Mnie się ta idea bardzo podoba i wiem, że wy organizujecie międzynarodowe medytacje, nie tylko krajowe. Wiem, że organizujecie międzynarodowe telepatyczne eksperymenty i łączność telepatyczną, w którą ja osobiście wierzę i praktykuję choćby z żoną, bo nasze umysły są już tak po tylu latach zestrojone, że już praktycznie słuchaj, funkcjonujemy na tych samych częstotliwościach. I te eksperymenty prowadzi ruch Alatra, który ma stronę, ma swoje kanały, prawda, na YouTube w różnych wersjach językowych. Nie wiem jak na Facebooku, bo nie sprawdzałem. Co też. Nie? Też. Czyli można was wszędzie w sieci śmiało szukać. Dokładnie. I szukać kontaktu do ciebie, czy do kogokolwiek, czy to w Polsce, czy w Niemczech, w Europie i na całym świecie. Roman, medytacje te ogólnoświatowe. Ja mam propozycję, też z kolegą na to wpadliśmy, bo wiem, że prowadzicie medytacje o czasie Greenwich, prawda? Czyli o tym z zerowego południka. Meridianu, tak. Meridianu. Tak. I powiedz coś o tym, a potem ja powiem, jaki my mamy pomysł. Okej. Okay. Generalnie to jest świetne z książek Anastazji Nowych. Oczywiście ruch Alatra jest międzynarodowy i oczywiście nas mogą też patrzeć, oglądać ateiści na przykład. I powiedzmy tak, że jeśli nawet, jak już powiedziałem, że gdyby nikt nigdy nie narzuca gdyby sposobu rozwoju duchowego, tak, czyli każdy jest wolny w swoim wyborze. I więc gdyby, jeśli jest zainteresowanie w rozwoju socjalnym, są sporo gdyby projektów socjalnych. Oczywiście, owszem, jest kierunek naukowy, który też pomaga gdyby zbadać te gdyby fenomeny ludzkiej natury, który właśnie pozwala na takie coś jak medytacja, rozwój duchowy itd., bo też to jest strona fizyczna, czyli natury człowieka, bo inaczej gdyby to nie było natury, byłoby to niemożliwe. A jeśli obserwujemy to, to jest obiektywnie, więc to istnieje. I to jest też jakoś się istnieje jakby według zasad fizyki natury człowieka, jak gdyby widzialnie, niewidzialnie i tak dalej. Oczywiście istnieje też takie coś jak medytacja wspólna, nazywa się to Ala, to można znaleźć w książkach Anastazji Nowych i robimy, w sensie tam jest opisane, że robi się ta medytacja o 7 rano i wieczorem
według Greenwich, według polskiego czasu to jest czasem 8, czasem 9 godzina, bo też u nas się przestawia czas z letniego na zimowy w ten sposób. I więc generalnie można powiedzieć, że kiedy synchronizuje się wielka liczba osób, którzy po prostu gdyby nastawiają się na coś dobrego, na pozytywne, w sensie nawet jeśli myśleniem, w sensie nieważne którego, gdyby, którego kierunku człowiek jest, jak to powiedzieć, w sensie religijnym czy wiary. No tak, bez względu na przekonania religijne, wyznawaną wiarę. Dokładnie, prawda? Tak. Ważna jest intencja i żeby to robić wspólnie i w jednym czasie. Dokładnie. I to można znaleźć w książkach Anastazji Nowuk, tak? Gdzie tam jest ta podbudowa ideologiczna i wy to już długo robicie o czasie 7 według Greenwich, tak? Tak, tak, tak. W sensie nawet o tym można nie wiedzieć, że coś takiego istnieje. Też może człowiek po prostu coś tą książkę i po prostu robić. I generalnie nawet w sumie wiele osób robi to w swój sposób, tak? W sensie nawet zależy tylko na tym, żeby człowiek coś robił. Niekoniecznie, żeby też z nami, czy coś w tym stylu. Tylko żeby, żeby wyszedł z bierności w stronę aktywności, dokładnie. Żeby przejął inicjatywę i stał się stwórcą, twórcą, a nie tylko odbiorcą, konsumentem. Dokładnie. Każda religia ma te ziarna, więc może gdzieś... Nie będę porównywał. Chodzi o to, że po prostu zawsze jest możliwość do robienia coś dobrego. Jeśli chcesz, to nie odkładaj na później, rób. I jak gdyby zmieniaj się najpierw sam na lepsze i właśnie to jest najtrudniejsze, bądź przykładem dla innych, ale to rozwija, ponieważ patrzysz na siebie niby od strony, analizujesz, rozwijasz się, jak gdyby masz tą dążenie, masz ruchu, nie się poruszać, bo jeśli nie ma ruchu, nie ma życia. Więc jeśli stać tak w miejscu, jest. Można tak skończyć. Stara mądrość, że co się rusza, to jest żywe i co się rozwija, jest żywe, jak się nie rusza, to niestety, ale umiera. Mamy propozycję taką, bo ja wiesz, w ogóle rzadko kiedy żyję z zegarkiem w ręku, a już myślenie o tym, która godzina jest, wiesz, na meridianie zerowym w Greenwich, pod Londynem, to już w ogóle jest abstrakcja. Tym bardziej, że zmiany czasu, te wszystkie trudności systemowe, które nam się robi, strefy czasowe, zmiany czasu letni na zimowy, a myśmy wymyślili, nawet nie ja, bo to jest tak proste i genialne, to co zaproponował Andrzej Kmita, mój kolega, przyjaciel, nasz widz, bardzo Ci Andrzej dziękujemy za inspirację, bo ja na to sam nie wpadłem, broń Boże, żeby to robić o wschodach i zachodach słońca i to nie z zegarkiem, tylko po prostu no, jesteś w stanie, że rano pójdziesz do pracy, akurat słońce wschodzi w zimie, to jest bardzo możliwe, tam jedną minutę tak, zawsze tak. Można znaleźć, to jest już bez zegarka, tylko na to wyczucie, że teraz jest świt i teraz ta medytacja jest silniejsza. I też zachód słońca jest tym drugim momentem. Ci, co dłużej śpią, na świcie może nie załapią, ale na zachód słońca już na pewno. No bo też są różni ludzie, prawda? Jedni lubią poranki, inni wieczory, też. Sowy, skowronki. Tak. I jakby Andrzej to fajnie nam wrzucił. No i słuchaj, i to, że my się poznaliśmy, ja nie wierzę w przypadki. Przypadków nie ma. Ja tylko... A wy jesteście międzynarodowi. Jakby się to dało odpalić, ja to powiem na tej konferencji następnej Alatry, która będzie publicznie, powiem to we wszystkich językach, które znam. Że wszystkich proszę o to, żeby dołączyć oprócz tego meridianu jeszcze te wschody i zachody słońca, ale to bez zegarka, tylko na czucie, że to jest ten moment. A jak to kto zrobi indywidualnie, jakimi słowami, jakimi myślami, jakimi... Ważne, żeby intencja była, że chcesz dobrze dla siebie i dla swoich bliskich, automatycznie dla swoich sąsiadów, dla swojego regionu, dla swojego kraju i też dla globu, ludzi, prawda? Tak. Bo ten glob jest malutki, to jest mała dokładnie. Planeta. Kilka przykładów właśnie. Pierwsze po prostu porada, żeby robić tą medytację, no cokolwiek, w sensie to nawet po prostu tą intencję wyrażać taką wewnętrznie do dobra, miłości, to nie jedną minutę, a tak może około 10-12, najlepiej 12, no, to już są konkrety, 10-12 minut. No lepiej 12, to tak po prostu okrągliło. I druga rzecz to, że kosmonauci na przykład mówią, że z kosmosu granic nie widać. I trzecie, niedawno widziałem takie filmy, gdzie bezdomny mówił właśnie, że no, mieszkam na kuli, tak? Pod balonem. Tak, atmosfera, balon. Gdzie pan mieszka? Mieszkam na kuli ziemskiej, jestem kosmitą ziemianina. No to coś w tym stylu, tak. Bo generalnie między wszystkimi ludźmi z grubsza nie ma dużej różnicy. Tak, to, że ktoś ma inną skórę, czy nie wiem, inny coś, cokolwiek, to nie spada do takiej dużej różnicy, bo mamy na przykład, nie uśmiech jest taki sam w każdym języku. Uczucie dobra, miłości też jest takie same. Nikt nie powie, że miłość w jednej narodowości jest inaczej odczuwana niż w innym.
To jest absurd. A jednak te rzeczy są takie bazowe. Emocje, tak. Są pierwsze, prawda? Te dobre wibracje, o których my myślimy. Tak, to jest, można powiedzieć, pierwsze, co czuje się od matki, tak? Ta miłość na przykład, tak? To jest to, z czym jednak przychodzisz do tego światu. To musisz się gdyby w sobie rozwinąć, rozkwitnąć, jak kwiat, i to dać światowi. No właśnie. Roman Góral, tutaj piękne słowa. Słuchaj, ja dzisiaj daję ci po prostu miejsce, scenę i mów. Nagramy to wszystko, puścimy. Alatra, Międzynarodowy Ruch Społeczny. Ale to trzeba powiedzieć, że to jest ruch społeczeństwa kreatywnego. Tak, kreatywnego, twórczego. Kreatywnych ludzi. To, co ty powiedziałeś, że każdy może swoją cegiełkę tam zbudować. Dokładnie. Nawet profesjonalnie, bo cały czas się ucząc, ale razem. Jeśli jest dążenie, można rozwijać się też tym profesjonalnie. Może to też kiedyś się przekształci w zawód na przykład. Może tak być, jeśli ci się to podobało, why not. I druga rzecz to jest to, że kto by co z nas na przykład dobrego nie mówił, najczęściej to nawet nie jest nasza zasługa, tylko właśnie tego dobrego pierwiastka wewnątrz nas. Kto jest wierzący, można powiedzieć, że to jest od Boga i tak dalej. W sensie nie jest to gdyby człowiek nigdy sam. Zawsze po prostu gdyby przeprowadza wolę duchowego, czyli czegoś dobrego. I kiedy działa człowiek na rzecz wszystkich ludzi, na rzecz dobrego, mała cegiełka, ale takich cegiełek 1000 już jest dom. No właśnie, porządny, murowany dom, Sygły, Roman Góral. Pozdrawiamy wszystkich, Michał, wszystkich z ruchu Alatra. Pozdrawiamy wszystkich, którzy myślą, żeby gdzieś dołączyć, może do Alatra. Naszych widzów Zdrojowa, Roman Góral, ambasador Międzynarodowego Ruchu Społecznego, Ruchu Kreatywnych Ludzi tutaj w Polsce, rodem z Ukrainy. Dziękuję ci. Gościa Michała. Dziękuję. Dzisiaj w Krakowie, tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu.